Historia, którą chcę Wam opowiedzieć, wydarzyła się dawno, bardzo dawno temu. W wiosce o nazwie Niedźwiadek. A że podówczas wszystkie osady nosiły nazwy oznaczające to, czym zajmowali się ich mieszkańcy, to możecie łatwo się domyślić, że mieszkańcy Niedźwiadka byli niedźwiednikami, a niedźwiednicy byli ludźmi, którzy zajmowali się tresowaniem niedźwiedzi, które potem po dworach i jarmarkach były pokazywane na uciechę gawiedzi i możnych państwa. Każdy z niedźwiedników miał swoją metodę tresury niedźwiedzi. Jedne były wolniejsze, inne szybsze. Jedne łagodniejsze, inne bardziej okrutne. Ale nie było w całym Niedźwiadku okrutniejszego tresera niż stary Majda. Majda był niedźwiednikiem z dziada pradziada. Ród jego od wieków doskonalił się w sztuce łamania i tresury niedźwiedzi. Majda zwierząt tych nie kochał. Dla niego liczyło się tylko, aby jak najszybciej zwierz nauczył się chodzić na dwóch łapach i wykonywać różne sztuczki, za które płacono mu sowicie. Dlatego, aby tym szybciej zwierzęta nauczyły się chodzić na dwóch łapach, Majda prowadzał je po rozgrzanych węglach, a każde nieposłuszeństwo surowo karał batogami, a także szczuł niedźwiedzie swoimi psami, które same też się od Majdy wiele wycierpiały. Mieszkańcy Niedźwiadka próbowali przemówić Majdzie do rozsądku i do jego duszy się odwołać. Mówili: Majda, łagodniejszy bądź dla zwierząt, okaż im serce, to i one serce ci okażą. Nie każ ich tak, nie katuj. Ale na próżno wszystkie prośby i przekonywania do Majdy nic nie trafiało. Machał tylko ręką, burczał: moja to rzecz! I wracał do swojej chałupy, oddalonej od innych chat spory kawałek, wśród lasów ukrytej. A potem brał się do tresowania biednych niedźwiedzi, a ich ryki bolesne docierały do innych mieszkańców Niedźwiadka. Ludzie kręcili głowami i wzdychali tylko, że też nie ma kary na takiego Majdę. Ale kara w końcu się znalazła. Któregoś wieczora, kiedy Majda z karczmy do domu wracał, nagle poczuł na karku nieprzyjemne wrażenie, jakby ktoś go obserwował. Obejrzał się, ale nikogo nie było widać. Dziwne to i niepokojące uczucie towarzyszyło Majdzie do samej chałupy. Ale chociaż odwracał się raz za razem, nie widział nikogo, kto by go śledził. Kiedy wrócił do chaty, na wszelki wypadek psy z łańcuchów spuścił, żeby nieproszonych gości przegnały precz. Ale dziwna rzecz się stała. Psy, choć z łańcuchów spuszczone, z miejsca się nie ruszyły. Warczały tylko cicho, popatrując w ciemność lasu, po czym pokładły się na ziemi i pyski pod łapami ukryły. Zaniepokoiło to Majdę, bo jego psy do strachliwych nie należały. Wzruszył jednak ramionami i poszedł do komórki, w której niedźwiedzie trzymał. A miał w niej akurat jednego na tresurę bardzo opornego, na którym niejedną pałkę już połamał, na którego nawet rozżarzone węgle nie wystarczały. Zdjął z kołka bat, żeby niedźwiedzia na początek oćwiczyć i znowu poczuł, że ktoś go obserwuje. Odwrócił się, ale nikogo nie było. Ani w izbie, ani za oknem, za którym tylko mała topola szumiała. Wzruszył ramionami i już ruszał do komórki, kiedy nagle usłyszał ciche pukanie do drzwi. Czego? Burknął rozeźlony i zdziwiony, że żaden z psów nie zaszczekał. A nie doczekawszy się odpowiedzi, podszedł do drzwi, otworzył je, ale nikt za nimi nie stał.
wyjrzał Majda w lewo, wyjrzał w prawo i ciemność nocy i lasu zobaczył tylko. Ale wtedy usłyszał cichy głos, jakby szelest liści, które mówiły: Majda, Majda. Ki diabeł? Burknął Majda do siebie, ale że w duchy nie wierzył, wyszedł odważnie i postanowił sprawdzić raz na zawsze, kto mu figle płata. Kiedy tylko kilka kroków od progu odszedł, nagle drzwi chaty zamknęły się z trzaskiem, wiatr się zerwał i Majda nagle zauważył, choć było to zupełnie nieprawdopodobne, że drzewa zbliżają się do niego. Szumiąc: Majda, Majda. Majda, rozglądając się nerwowo, czuł budzące się w nim coraz większe przerażenie. Tym większe, że w korze drzew nagle twarze zobaczył. Twarze gniewne i przerażające. Drzewa były coraz bliżej i bliżej, a Majda cofał się przed nimi coraz bardziej i bardziej, a kiedy przyparły go już do ściany jego chaty, z gardła Majdy po raz pierwszy w jego życiu wydobył się krzyk przerażenia. Słyszeli to ludziska w wiosce, ale że wiatr zerwał się tej nocy przerażający, nikt nie zdecydował się iść pod las, żeby sprawdzić, co z Majdą. Jeden z drugim kręcił tylko głową i mówił: o, musi co niedźwiedź, nie dał się wytresować. I sam Majdzie dał odpłatę. O poranku jednak, kiedy wiatr ucichł, a słońce wyszło i trochę mniej straszno się zrobiło, pośpieszyli do chaty Majdy. Znaleźli tam psy na podwórku, pochowane w najciemniejsze kąty i piszczące ze strachu. Znaleźli niedźwiedzia w komórce, tak biednego i wymizerowanego, że chociaż niedźwiednicy użalili się nad nim i wypuścili na wolność. Ale choć szukali wzdłuż i wszerz, przeszukali chatę, obejście i las, Majdy nigdy nie odnaleziono. Ten i ów tylko czasami wskazywał dziwne drzewo, które na podwórku Majdy rosło. Drzewo, którego wcześniej chyba nie było. Drzewo, w którego korze coś na kształt twarzy ludzkiej się pojawiło. Twarzy bardzo przypominającej twarz starego Majdy. Czy to prawda, czy nie? Po tylu latach, które minęły od tego wydarzenia, ciężko jest orzec. Ale pewne jest jedno. Kiedy ludzie przebierają miarę w swoich dokazywaniach, kiedy nie słuchają dobrych rad ani podszeptów serca, wtedy może się zdarzyć, że usłyszą za sobą szelest liści i imię swoje przez wiatr powtarzane. A wtedy może być już za późno na poprawę. Dziękuję za wysłuchanie 12 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, które mogłoby stać się inspiracją do kolejnej historii, wyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na jego publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.